Mikrofon podłączony, pop filtr ustawiony, Audacity włączone. Audiolog, 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 audiolog. Potrzebuję inspiracji i tak już od tygodnia. Ale jasna, im bardziej chcę, tym bardziej nie mogę. Ale w końcu do tego doszedłem. Oglądałem ostatnio i to kilka razy filmik Buraczka pod tytułem Cudowna Kraina. Swoją drogą polecam: wstrząsa. Mowa w nim w pewnym momencie o Zjednoczonych Emiratach Europejskich, zwanych niegdyś Zjednoczonym Królestwem, albo United Kingdom, jak to woli, Wielką Brytanią. Jestem tu już prawie pół roku i chciałem się z Wami podzielić kilkoma zdaniami z wyimaginowanego pamiętnika emigranta. Sprawdźmy listę. Żona obok, brak. Swój ciepły dom ze swoim wygodnym, ciepłym łóżeczkiem. Brak. Przyjaciele i rodzina? Brak. Mój kochany zwierzyniec, brak. Pieniądze. O, pieniądze są, ale tylko pieniądze. Nawet nie wiecie, jak mnie to boli, że muszę opuścić wszystko, co kocham, na tak długi okres czasu, żeby móc godnie żyć. Żeby moja żona mogła godnie żyć. Jeżeli myślicie, że do tego można się przyzwyczaić, uwierzcie, nie da się. Zawsze będziemy tutaj obcy, jedzenie będzie ohydne, a pranie będzie schło przez tydzień. Wyobraźcie sobie, że Anglicy mają tak wyczulone zmysły na imigrantów, że zanim się zdąży odezwać, podchodzą i mówią łamanym polskim dzień dobry. Albo kurwa. Zasadniczo więcej nie umieją. Nie wiem, czy inaczej się poruszamy, pachniemy, czy wyglądamy, nie mam pojęcia. No ja jeszcze nie odróżniam. Anglicy są owszem, wyjątkowo sympatyczni, ale to tylko pozory. Większość nas tak naprawdę szczerze nienawidzi. Za to, że zabieramy im miejsca pracy i oddychamy ich powietrzem. Tolerują nas, bo jesteśmy tani i mówią o tym wprost. Mój sąsiad twierdzi, że łatwiej znaleźć pracę Polakowi niż Anglikowi w Anglii. Bo Anglik nawet dupy nie ruszy z fotela za takie pieniądze, jakie Polak przyjmie z radością i pocałowaniem w rękę. Czy warto tu przyjechać? Tak, warto. Poznać ich kulturę, podszkolić angielski, zarobić spore pieniądze, no ale potem. No potem uciekać stąd do Polski i wspierać naszą. Господарка.